Rzeczywiście jest to wielka uroczystość, ranga i ważna dla samej naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie przypominamy sobie i innym, że Ewangelia była głoszona przez wieki. Także i tutaj, kiedy był Kościół katolicki, w łączności z Kościołem w Polsce, a więc poprzez przynależność do archidiecezji, do metropolii gnieźnieńskiej. Wprawdzie ta decyzja przestała istnieć, ale dziedzictwo zostaje. W związku z tym do tego też sięgamy. No i wielkie też, mam nadzieję, przeżycie tutaj dla samego Ośla, wielkie poruszenie, ożywienie religijne. Szukamy tych znaków nadziei, które nam pomogą rozpoznawać i odczytywać poprzez nie nasze miejsce, rzeczywistość tutaj, którą tworzymy.